Witajcie drodzy widzowie, Rekord 265, kłania się nisko i zapraszam na kolejny odcinek kariery menedżerskiej Arkadiusza Kotnowskiego Realu Madryt. Przyspieszamy sobie teraz okno transferowe, a zagramy sobie mecz jeszcze dzisiaj, nagramy. W poprzednim meczu niestety nie nagrał mi się głos. Z tego względu, że niestety zapomniałem włączyć mikrofon. Wybaczcie, że ten... Właśnie, odrzucamy ofertę za Mendiego bynajmniej na razie. Tak, nie nagrał mi się po prostu dźwięk. Obraz mi się pięknie nagrał, wszystko pięknie się nagrało, obraz, tylko dźwięk się nie nagrał. No bo oczywiście, jak to ja zapomniałem włączyć mikrofon do nagrywania. No, zdarza się, no. Co ja wam mogę powiedzieć? Zdarza się, nie? Będziecie mieli obraz bez dźwięku, bez mojego komentarza, bez mojego indolenia. Przynajmniej jeden film będzie bez mojego gadu, że tak powiem. Także... No, dobra. Także mam nadzieję, że... mi to wybaczycie. A na pewno wybaczycie, bo wrzucam drugi film dzisiaj, a co miałem w planach. Ale... jak to mówią, zawsze to jest dodatkowy film. Już przyspieszymy może do końca. Naprawdę nie denerwujesz. Przyspieszę to transferowe, a później zajmiemy się meczem. Zobaczcie, że musicie na to patrzeć. No nie, nie, naprawdę, trzymajcie mnie ludzie. Chcą wszystkich... tak, Grealisha mi jeszcze dorzućcie, no na pewno. Tu może jeszcze jestem w stanie zaakceptować Martin, bo Martin nie pograł na za długo. No ale Rodrigo za Grealisha. Oni się z kimś... No tak, dojdziemy już do końca okna transferowego. Jak już wspomniałem, jeszcze trochę pogadamy. O, jeszcze jest koniec okna. No jeszcze Farmerd. No, co oni mają? Jeszcze taka astronomiczna suma z ryba z rybala. Nie no. Szanujmy się. No wiemy, że to jest byłoby kasa na budżety. No ale nie zawsze trzeba kierować się kasą. Wiem, że to jest duża kasa, no ale to nie jest, ja zawsze jak się nie kieruję kasą, jakbyście chcieli wiedzieć, nie kieruję się, jeśli chodzi o
karierę menedżerską. Na kasie tak nie zależy tutaj. Bardziej. Dobra, jednego zawodnika mniej. O, no, mamy budżecik. Dalej. Valverde jest nam potrzebny jeszcze w składzie. No tak. Trochę jak wspomniałem, Francja, Szkocja, gramy Szkocją. Także przechodzimy do meczu. Tak? Przyspiesz godzinę jeszcze. Aha, no tak. I przyspieszamy o godzinę. Znowu. I będzie koniec okna. I o to chodziło. Teraz sobie zagram mecz z Getafe. A Mark nie został sprzedany, już dostaliśmy. I zagramy właśnie jeszcze jeden mecz La Ligi, kolejki numer 4. Zaraz potem na miniaturę się cyknie. No to leci. No, czemu to znowu przeskoczyło? Ja nie mogę, no normalnie jak mi to denerwuje to przeskakiwanie, no. Lecimy. Dzień meczowy, poproszę, dziękuję. Jest konferencja? O, jest konferencja prasowa, no to będziecie widzieć. Mieli wpisie full pass. Konferencja prasowa. Full wypasik będzie. W tamtym meczu nie było konferencji prasowej, tutaj jest. No to więc przed meczem konferencję. Enseguida pasaremos a las preguntas. Później zedytuję tą liwkę, bo w kula to dwa iki. Moi podopieczni zagrali świetny mecz. Potrzebny to spełniał w nadchodzących meczach. Stać nas na jeszcze więcej.
A jakim obecnie dysponujecie? Stworzyliśmy drużynę zwycięzców, tak powiem. Dobra. Dobra, dobra. Jeszcze zedytuję z wami tego menadżera, bo mi nie... wiecie co, przejdziemy do meczu i później zedytuję tego menadżera sobie. Właśnie, przechodzimy do meczu. A, raport przedmeczowy przeciwnika to jest taki. A, sorry, no, ale no, przejdziemy sobie do meczu. No chyba kogoś w konfiguracji. No trzymajcie mnie, ludzie, trzymajcie. Bierz drużynę. Oczywiście, że tu biorę. Ustawienia gry jeszcze sobie zedytujemy z wami. Wszystko się musimy ustawić jak kurde należy. Więc tak, asysta, animacja. Tu jest dobrze wszystko, dobra. Więc tu jest dobrze wszystko, pewno trener będzie pozmieniony. Dobra, i lecimy, dobra, lecimy z... Tam jako rozpuszczamy. Więc... Nie szybko symulacja, zagraj mecz. Teraz się wszystko nagrywa, mam nadzieję, z dźwiękiem, nie? Zobaczmy kontynuację starej rywalizacji. Widownia nie może się doczekać. Oczywiście, tak, no po co, no jasne, tak, no tak czułem, że mi to pozmienia. No tak, wyłącz wskaźnik ruchu, poproszę, po pierwsze, po drugie spalonego, to jest trener i to trzeba zedytować, bo nie będzie nam miało. I teraz tak. Ustawienia. Gry. Już ustawiam sobie. Ech.
Kamera, poproszę. Kamerę muszę zmienić, oczywiście. Nie telewizyjna, na telewizyjna jest B. Dynamiczna jest, dobra. Więc tak, ustawiamy. No nie! Nie współpraca dynamiczna ma być, no. L. Bardziej elektryczna, bo mnie dynamiczna ustawiam wszędzie na dynamiczną, taktyczna jest do lub tu, dynamiczna jest fajniejsza, bo wszystko widać. Na mecz Ligi Real Madrid zmierzy się z Getafe. Tą ligę wygraliśmy 6-2. Jestem zadowolony, dziś zaprezentuję oczywiście swoje dylematy. Czy przepraszam od razu. Nie da się tego inaczej zrobić, bo jest to wysokiej jakości. Jakbym zrobił na ultra jakości, to by się poruszali jak muchę w smole, niestety. No już widzę, że coś jeszcze jest włączone, co nie powinno być włączone. Mnie denerwuje. Radar. Ustawienia gry. Jeszcze ręcznie to zrobię. Interfejs. Pewno jeszcze włączone. Zaraz po pierwsze wyłącz. Włączony. No oczywiście, że włączony wskaźnik stylu gier plus. No bo ja. Nie no, dobra. Będzie miał zadanie finalizowania akcji zespołu. No chyba jeszcze mam nieprzełączanie. Poczekajcie, bo wybaczcie, jak długo to trwa. No ale ja chcę mieć rozgrywkę pod siebie, więc... dobra. Stary system, no się zgadza. Automatyczne pomnożenie zależne od piłki. Dribbling, bramkarz, asysta, wszystko jest dobrze. Czemu? Wolno się przełączyć. Nieważne. Nieważne, spróbuję zachować dzisiaj czysto. W pierwszym będzie się nie udało zachować czystego konta, ale też spróbujemy zachować czyste konto. Uwaga, Rodrigo! Uwaga, uwaga, uwaga! O ty, jeszcze o tym nie wiesz. Aż! I teraz pytanie, Tomku, czy to się potem nie zemści?
Czekajcie, zaraz by liniarze lecą. No, zapomniałem. Dobra, lecimy na szczycie. Dalej, więc no... Czy piłka trafi? Halo? Nie, wiecie, tak nie będzie. Ja tak... No, trudno, nie. Dobra, tracimy. No trudno, nie będziemy zaczynać od początku. Pani jeden strzela! Teraz czas na odpowiedź przeciwnej ekipy. Z pewnością z tego skorzystają. Ranga meczu zobowiązuje. Jak to mówię, czasami się tak zdarzy. No ale... Nie odstawiam na to odwrotne straty. Real ma... Lewcy wyraźnie, co on pokazuje? No właśnie, wyraźnie lwa, bo lewcy a. Zagrajmy teraz. Teraz mnie podrażnili, ale niespokojnie widzicie, nie denerwuję. Nie wyzywam na razie. Spokojnie, ja reaguję spokojnie na to. To jest tylko jedna bramka, panie. To ja mogę to zrobić zaraz. Nie tymi oczami, wiem. I odrobimy to. Proszę bardzo, dziękuję. Strata bramki tak mi podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Dobra, podniosę lory. Dobra. Przynajmniej głos się nagrywa? Nagrywa, bo jest włączony mikrofon. Sam jestem na siebie zły właśnie dlatego, że nie sprawdziłem tego od razu, czy jest mikrofon włączony. To jest... Ale to tylko jest błąd z rzęsą ludzką, że tak powiem. Każdemu się zdarza.
dużo miejsca na skrzydłach, może atakować. Kurka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak trenerskiego podręcznika. Piękne wykończenie, nie waha. Szkoda, że nie widzieli. A to znaczy zobaczycie tylko hat-trick bez hat-trick Rodrigo bez tego. Drugą odsłonę etapę na stronie. Tracą do rywali tylko jedną. Nie mam pojęcia, jak tego nie wykorzystał. Nadal prowadzą jednym golem. Takie sytuacje mogą się później zemścić.
co? Co dyktować rozwój dla nas? Po co? Dużo się mówiło o tej taktyce, co dostali potwierdzenie. Kara, przeszedł do piłkę. Nie chcę czego wykluczać, ale zawodnikom długo nie często takie kwestie. To by tylko zdrowie pozwoliło w pełni mówią wykorzystać. Nic z tego, panie. Ręce były z tyłu, proszę Państwa. Nie był ułożony naturalnie, ręce były z tyłu, blokowałem. Przewagę w pełni na to zasługują. Ale jaja. Ci to chyba było. Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną. Piękne spadają po klatku, a głowa od razu odpowiada, że chodzi o bol jest wraz z koło. To takie indywidualne pomysły. Bo plan zrealizowany w 200%. Teraz piłkę w zasadzie za darmo. No słuchaj, to tam ucha. Nikt to czemu musi nie powtórzyć.
No to mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograło. Gdy podanie znalazło drogę do celu, wiadomo było, że okazja zakończy się na to. Dobre wykończenie. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nadzorą. Mogą już chyba nam spokojnie kontrolować przebieg tego spotkania. Ale co już 19 co innego, więc moment. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Real daje nam piękny pokaz kompetentnej kierowcy. Czyli ostatni etap spotkania. Thank you.
Kuzma! Proszę Państwa. A poza boiskiem będziemy mieli zboczny. Błędy w ofensywie na poziomie nie powinny się zdarzyć. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko.
Dziękuję za uwagę. Mecz w wykonaniu Juda Bellinghama był po prostu wszędzie. Zagram oczywiście. Ja zagram Szkocją. Wywiad pomeczowy, lecimy. Lecimy z ziemi. Muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas a las siguientes preguntas. To powie o takim występie, tak? Jak dał budżet Bellinghama, podobnie jak Rodrigo. Panie Kotnowski, zadaliście rywalom potężny cios. Przygotowaliście się jakoś specjalnie do tego meczu. Każdy mecz jest tak samo ważny. Główny rywal, trenujemy, przygotowujemy się tak samo do każdego meczu. Nie pozwolimy, by te rywale dodatkowali nam. Byliśmy bardziej zdeterminowani. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia w następnych materiałach. Już jutro. Trzymajcie się. Subskrybujcie.